Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz powiem Państwu o jednym z cudów niezwykle ważnych dla Polski, o którym oczywiście media milczą, władza milczy, ale co mnie bardzo zdziwiło, również milczą polscy historycy. Mówię mianowicie o tym, co się zdarzyło w czasie wojny bolszewicko-polskiej w 1920 roku. Za 3 lata będziemy mieli stulecie. Mianowicie, kiedy polskie wojska w panice, rozbite, przerażone, uciekały nad Berezyny przez Wileńszczyznę aż pod Warszawę i wreszcie zatrzymały się jakoś, broniąc rozpaczliwie Warszawy. To było na początku sierpnia 1920 roku. Dopiero wtedy przerażony naród polski padł na kolana. Wtedy mieliśmy na tyle uczciwy i patriotyczny episkopat, że episkopat też padł na kolana i zarządził wielkie nowenny z prośbą o uratowanie powstającej dopiero po 123 latach rozbiorów Polski. I rzeczywiście te nowenny, które się zaczęły, o ile pamiętam, 7 chyba, czy 9, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. W tych nowennach brał udział ogromna część narodu polskiego. Podkreślam to słowo ogromna część. Bo czyżby to było tak, że ludzie, katolicy, naród polski, dopiero wtedy, kiedy jest śmiertelne niebezpieczeństwo, dopiero wtedy proszą o pomoc tą hetmankę naszą, która naprawdę Polską się opiekuje? Czyżby teraz to niebezpieczeństwo, które jest nad Polską, o którym alarmujemy, piszemy, mówimy, nie było na tyle widoczne, że ludzie jeszcze uważają, ej tam, lepiej sobie pojadę do lasu z dzieckiem na rowerek, bo to jest przyjemna wiosna, a tam niech politycy walczą o Polskę? Czyżbyśmy nie widzieli, jak ta agresja przeciwko Polsce jest obecnie, mówię w kwietniu 2017 roku, straszna i groźna? Wracając do tego, co się stało przed 97 laty, hordy bolszewickie, hordy azjatyckie, a co gorsze, hordy rządzone przez ewidentnych satanistów, mówię tu o Trockim, Leninie, Kamieniewie, Zinowiewie, Bucharinie, cała ta banda satanistów. I jak Państwo pewnie nie wiedzą, w większości zboczeńców, pederastów rzuciła na Polskę, to dopiero wtedy ludzie rzucili się na kolana. To, co się wtedy stało, to, o czym wiedzieli wszyscy przed wojną inteligenci, wieśniacy, chłopi, to stał się cud nad Wisłą. Po prostu nad Wisłą 14 i 15 sierpnia 20 roku stał się cud. Pojawiła się Matka Boża. I przez 20 lat w każdym domu inteligenckim, w każdym domu mieszczańskim i w każdym domu wiejskim, w każdym razie na pewno po prawej stronie Wisły, wszędzie wisiały obrazy Jerzego Kossaka,
To jest obraz, który został namalowany w międzywojniu, czyli przed wojną, na którym widzimy w sensie syntetycznym to wszystko, co się naprawdę działo pod Wólką Radzymińską i tutaj pod Warszawą, ja jestem, nagrywamy w Aninie, więc to w odległości 10 km od nas działo się w Ossowie i właśnie pod Wólką Radzymińską. Mianowicie tam na uciekające w panice, w zrozumiałej panice wojska polskie gonione już od paru miesięcy aż znad Berezyny, tym wojskom bolszewickim, tym wojskom sowieckim pokazała się dwukrotnie Matka Boża w tym kształcie, w tej postaci, jak tutaj na obrazie Jerzego Kossaka. To jest Kustos Polonie, obrończyni Polski, obraz w tej postaci jest obraz namalowany na, on jest teraz u jezuitów na Starym Mieście. Otóż wzięci do niewoli kilkadziesiąt tysięcy jeńców bolszewickich wziętych po Bitwie Warszawskiej do niewoli, wszyscy w tej niewoli dawali świadectwa, opowiadali, a katoliccy jeszcze wtedy księża proboszczowie zapisywali, że my się nie baliśmy tych dzieciaków, tych kobiet, tylko ona, Bogomacier, Matka Boża, pokazała nam się i opisywali jej, ją, jej postać właśnie tak, jak na obrazie, który jest Mater Misericordiae, który jest u jezuitów na Starym Mieście. Ci bolszewicy, znaczy to nie byli oczywiście bolszewicy, to byli chłopi, mużyki, soldaty rosyjskie, które zostały gwałtem wzięte do Armii Czerwonej. To byli ludzie wychowani w religii chrześcijańskiej, w prawosławiu i dla nich Bogomacier to była, wtedy jeszcze wiedzieli, że to jest osoba realna, żyjąca. Otóż oni powiadali, że nie bali się tych żołnierzy polskich, Armii Polskiej i to jest spisane w bardzo wielu, jeszcze mam nadzieję zachowało się w parafiach prawobrzeżnej diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej te świadectwa, bali się Matki Bożej i tutaj obok namalowanych husarni polskiej. I tak ją opisywali, jak potem, on chyba 10 lat studiował tę sprawę Jerzy Kossak i dokładnie to opisał. Otóż na tym obrazie, który mogą Państwo bardzo łatwo sobie sprokurować, tak jak ja, mianowicie wystarczy wstawić do internetu, wklepać Jerzy Kossak, Cud nad Wisłą, dostaniecie Państwo ten obraz i w najbliższym punkcie ksero w A3, to za 4 zł można sobie taki obraz zrobić i na ścianie powiesić. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że przed wojną ten obraz wisiał i ludzie się przed nim modlili w całej Polsce, a potem rządzący Polską i przed wojną masoni, po wojnie komuniści, no i teraz ciągle te fale masonerii w Polsce spowodowały, że o tej sprawie już te pokolenia współczesne nie wiedzą. Najpierw pokażę Państwu na sam obraz. Obraz jest syntetyczny, to znaczy w rzeczywistości Wólka Ossowska jest w odległości 13 km od Wisły, a tutaj widzimy Wisłę. Te samoloty rzeczywiście tam sobie latały. Jerzy Kossak domalował, zaraz zobaczymy, tutaj
domalował Józefa Piłsudskiego, który w rzeczywistości parę dni wcześniej w przypływie depresji, chyba słowo zdezerterował byłoby właściwe, w każdym razie uciekł do swojej konkubiny gdzieś pod Nowy Sącz, do Grybowa zdaje mi się, i dokładnie w czasie bitwy nad Czudu nad Wisłą zdążał od tej konkubiny gdzieś tam pod Nowym Sączem do Dęblina. Więc w tej okolicy, kiedy decydowało się losy Polski, ani on fizycznie nie był, ani nie był, nie sprawował dowództwa. No po prostu jechał sobie samochodem z Grybowa. Otóż z tego względu, że rządzili w tym czasie Sanacja, a może z innych względów, jednak Jerzy Kossak domalował go tutaj ze swoim sztabem. Istotne jest, tu biegnie na pierwszym planie biegnie dziewczyna, która rzeczywiście brała udział w tym szturmie i przeżyła. Są tutaj ci młodzi harcerze, którzy też biegli do ataku wtedy, kiedy ksiądz Skorupka ich do ataku poprowadził. To znaczy zatrzymali z jakimś tam pułkownikiem uciekających w przerażeniu chłopaczków i kiedy ksiądz Skorupka krzyknął: za mną chłopcy, to coś Bożego wstąpiło w tych chłopaków i przestali się panicznie bać, do czego mieli pełne prawo, i poszli i rzeczywiście tych biednych bolszewików pobili. Ale ci to nie byli oczywiście bolszewicy naprawdę, jak powtarzam, to były chłopy, ciemne chłopy ruskie, rosyjskie, które przestraszyły się Matki Bożej. Otóż bardzo jest ważne, żeby państwo, ci, którzy tą moją wypowiedź usłyszą, pomogli nam, dotarli do proboszczów, szczególnie w diecezji prawobrzeżnej Warszawy, tam, gdzie te rzeczy się działy, by w archiwach poszukać u tych proboszczów, którzy na pewno nie będą mieli czasu, bo będą musieli coś tam załatwiać, jakieś ważne sprawy biurokratyczne, ale żeby u nich w archiwach poszukać tych zeznań, zebrać je do kupy i opublikować, bo to ginie. Bo przecież większość proboszczów wysyła na strych jakąś pracowników, a oczyście wyrzućcie tam jakieś szpargały ze strychu. Więc te rzeczy, te niezwykle ważne świadectwa Cudu nad Wisłą teraz się gubią. Przekazywałem kilkoma drogami księdzu ekscelencji Henrykowi Hozerowi, naszemu arcypasterzowi, tak książkę pani Storożyńskiej na ten temat, jak i błagania, prośby, żeby to biskup nakazał na przykład seminarzystom, żeby seminarium wyższego duchownego, żeby w lecie w ramach praktyk pojeździli i zebrali te wszystkie świadectwa. Na razie żadnego odzewu ze strony biskupa nie mam i nie słyszałem o nim. I dlatego państwa bardzo proszę, to jest niewielka praca, kto może, pomóżcie, zbierzcie te dane. Natomiast to, co się rzeczywiście stało, to było to, że taki pod Wólką Ossowską, jak i pod Radzyminem, to były dwa niezależne pojawienia się Matki Bożej Kustos Polonie, właśnie w tej postaci, dwóm różnym grupom wojsk bolszewickich. I charakterystyczne jest, o czym pisał Stanisław Krajski w którejś ze swoich bardzo ważnych, wielkich książek, że Matki Bożej nie widzieli, nikt z Polaków. Tylko bolszewicy. Czyżbyśmy wtedy jeszcze, a teraz też, nie byli godni tego, żeby nam się Matka Boża pokazała? Ale pokazała pośrednio, bo pokazała się tym setkom tysięcy, a świadectwa są co najmniej od dziesiątków tysięcy,
przeciwników, że ona broni Polski, mimo że my jesteśmy, jak widać, wtedy i teraz tego niegodni. Więc pomóżmy sprawie, pomóżmy sobie, choćby w tej postaci rozpowszechniania tego obrazu, który jest jednym z dwóch. Drugi obraz został, gdzieś się pojawił w Stanach Zjednoczonych i został zniszczony, został przemalowany. Więc widać, tam był jakiś w Chicago chyba ksiądz, któremu się bardzo ten obraz nie podobał i kazał go przemalować i wreszcie nawet obraz zniknął. Natomiast ten obraz jest i powinien być w każdym z polskich domów, tych domów, które widzą, że teraz w sensie politycznym, w sensie ekonomicznym, co najważniejsze w sensie ideowym, przegrywamy, że nami już rządzą jacyś pijacy z Unii Europejskiej, jakieś Junckersy, Tillemany, czy jakaś komunistka z Mogherini, chyba nie znam ich wszystkich nazwisk, komunistka z Italii, która zresztą jest, o ile pamiętam, na stanowisku spraw zagranicznych w tej Unii Europejskiej, a jak coś się tam dowiedziała, to się spłakała biedaczka. Więc takie to marionetki formalnie nami rządzą i jest czas najwyższy, byśmy obudzili naród polski do czci i w tym wypadku choćby do poznania tego, co się stało 97 lat temu. Niestety, przepraszam, ale przechodzę do przykrych spraw, historycy polscy o tym milczą. Mówię o rzeczywistych historykach polskich, bo to, co za czasów komuny, to nic dziwnego, że nie mogli czy nie chcieli pisać o jakichś tam cudach, fideizmie, coś takiego. Ale obecnie mogliby tą prawdę nam przybliżyć. Myślę na przykład o profesorze Andrzeju Nowaku, który napisał ważną, grubą książkę o wojnie 20 roku. I sprawdziliśmy tam, ani słowa nie ma o tym fakcie, bo to są fakty, panie profesorze, że sowieccy bajcy, soldaty widzieli Matkę Bożą w tej postaci. Myślę o obecnym prezesie IPN-u, panu Szarku, który napisał dla szyderstwa, czy co, nazwał swoją książkę Cud nad Wisłą. Nie radzę państwu tej książki sprawdzać, bo nie warto, bo jeśli człowiek, który został później szefem IPN-u, czyli jakoś uznawany, pisze książkę Cud nad Wisłą i w niej ani słowa na temat cudu nad Wisłą, no to jest po prostu skandal. Przed wojną w tych bojach brał udział Józef Mackiewicz, wielki pisarz, i napisał, o ile pamiętam, to była Lewa Wolna, opisał ten marsz walki, ucieczkę wreszcie spod Bobrujska nad Wisłę i też nie wspomniał o prawdziwym cudzie nad Wisłą. O tym cudzie wiedzieli przed wojną wszyscy, bo jednak wtedy księża mieli jeszcze odwagę mówić na temat cudów prawdy. Później tę odwagę im jakoś odebrano. Ale jedną z ciekawszych książek na temat 20 roku napisał Piotr Zychowicz. Otóż w tej książce też jest zupełne milczenie na temat tego prawdziwego cudu nad Wisłą. Któryś z tych panów wymienionych przeze mnie powiedział, ach, bo historyk to może się zajmować tylko faktami. Tak, no chyba to był Andrzej Nowak. Tak, profesorze, tylko faktami. Otóż fakty są takie, że te świadectwa zebrane częściowo przez panią Strożyńską są
jeszcze dostępne. I jak to się dzieje, że ty, historyk, nie uważasz świadectw sołdatów spisanych za fakty? Przecież to jest coś antynaukowego. Jak tak można? Kiedy mniej więcej treść tego, co tutaj Państwu opowiedziałem, jest na mojej stronie spisana, posłałem Piotrowi Zychowiczowi, żeby opublikował to w swoim piśmie, to jest chyba miesięcznik Historia, czy w historii, coś takiego, nawet nie odpowiedział. A przecież wydawałoby się, że gdyby ktoś mnie zaatakował, że coś przemilczałem, że coś kłamie, czy oszukuje, ja bym się ucieszył. I oczywiście facetowi odpowiedział, prawda? Reakcją normalną jest na różne wątpliwości czy zarzuty odpowiadać. Nie. Współcześni historycy wolą wsadzić, no nie chcę powiedzieć mordę w kubeł, ale głowę w piasek i tylko wystawiają tyłek. To jest z tych przykrych rzeczy. Ale z dobrych rzeczy jest to, że możemy my, ty, ja, podobni, możemy tą sprawę nagłośnić. Nie ze względów czysto historycznych, ale dlatego, że cud, który się spełnił 97 lat temu, chcemy i powinniśmy wybłagać, by spełnił się powtórnie. Na przykład w tym roku, czyli w 2017. Bo to jest rok niezwykle ważny, ponieważ to jest stulecie objawień fatimskich, a z drugiej strony Matka Boża wtedy powiedziała, że już przewiduje tą potworną rewolucję satanistyczno-bolszewicką, która powstała, była później. A z drugiej strony sataniści też uwielbiają stulecia i uwielbiają numerologię, a sam 17 jest liczbą szatana. Więc z całą pewnością w tym roku będą najróżniejsze świństwa nam robili i dlatego mamy obowiązek przeciwdziałać w ten sposób, by prawdę Bożą rozpowszechniać, by prawdę choćby o tych objawieniach, o których tu przed chwilą powiedziałem, by ją ludziom przekazywać, by oni wszyscy, byśmy my wszyscy stanęli rzeczywiście w szeregu walczących o prawdę, w szeregu pod sztandarem Pana Jezusa, w szeregu pod sztandarem Boga w Trójcy Jedynego. Z Panem Bogiem.